Nie wiem. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie z rodziną. Pakujemy się właśnie na rowery. I ten dzień rozpoczynamy trochę później niż zwykle. Dzień vlogowy, ponieważ nic spektakularnego się nie działo. Nagrałem Wam POV z promenady, co sobie za chwileczkę zobaczycie, jak ta promenada tutaj w Turawie wygląda. A my jedziemy w tym momencie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Na jedzonko. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Postanowiliśmy zajrzeć do tej samej restauracji co wczoraj, ponieważ było smacznie, domowo i naprawdę pysznie i tanio, czyli jakby wszystkie plusy dodatnie zostały spełnione, czyli smacznie, czyli tanio i dużo w sumie, bo się najedliśmy. Dzisiaj postanowiliśmy wyłamać się trochę z naszej diety i zostawiamy mikrofonik wegetariańskiej, takiej pełnej wegetariańskiej, ponieważ raz na jakiś czas jesteśmy wegetarianami, a raz na jakiś czas dopuszczamy się do spożycia ryby. Jest nam niezmiernie wstyd za to. Nie, no żartuję. Po prostu raz na jakiś czas sobie rybę jemy. Jest to kilka razy w roku. Takie mamy swoje przekonania, zasady moralne, etyczne, życiowe, rozkminkowe. Już kilka lat za nami tego wegetarianizmu i w sumie zjedliśmy tych ryb z 10, może 20, no dobra, 20 przez te 6 lat ostatnie ryb może skosztowaliśmy. I dzisiaj będzie ten dzień, kiedy zjemy sobie rybę i Mikołaj też sobie jej spróbuje. Zamówiliśmy łososia, tak? I sandacza. Mi się sandacz kojarzy z taką fajną, smaczną, tłuściutką rybką, a łosoś jest tłustą rybą. Tak naprawdę nie wiem, czy sandacz jest, ale taki mięsisty, taki jakiś smaczny, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że taki właśnie będzie. Rzadko to jemy i mam nadzieję, że właśnie trafimy na w miarę smaczne to jedzenie rybne.
Prawda? Prawda. Tak, Miki? Jak ci posmakuje, to może zaczniemy trochę tą rybkę podjadać częściej, ale zobaczymy. Myślimy o tym, żeby naszą dietę troszeczkę wzbogacić o te potrawy rybne. Kieliszek. A do tego piwko bezalkoholowe. Super lemoniada. Jeszcze te Lechy Active Hydrate, czy coś, jakaś taka seria jest, Active Fit. Pyszne, nawadniające, smaczne lemoniady. W moim odczuciu trochę zdrowsze pewnie niż jakaś cola, ale to tylko moje odczucie, nie znam się na tym. Wasze zdrowie, słuchajcie. Tak wygląda sandacz. Tak wygląda łosoś. Co tam? Syteczka nie. I inne. Liniaczka. Smacznego, kochani. Tak, smacznego. Tu masz wodę jakoś chciał. Jak ryba? O, ryba posmakowała. Tak? Chyba jednak nie. Pomyłka. Łosoś nie bardzo. Ale łosoś ma specyficzny smak. Tak bez panierki ci damy, tak? Biała rybka lepsza, tak? Nie? I słuchajcie, jak jedzenie, to oczywiście po obiedzie musi być deser, jak deser i wakacje, to oczywiście gofr. I pozwoliliśmy sobie wejść do takiej no, ciekawej, kolorowej kawiarenki właśnie, która podaje gofry, lody i inne jakieś tutaj drinki nad samym jeziorkiem. Tak to wygląda. Kolorowo. I w koktajl barze sobie zjemy na słodko. Człowiek sobie chce poleżeć na plaży, a żona kosmetolog już mu brwi wyrywa. A. Takie długie dziady. I kaczka przyszła. Długie dziady. Patrz. A tutaj jest w ogóle, cały czas są kaczki obecne. No stop, przychodzą i chcą coś do żarcia, a my nie mamy nic do żarcia dla tych kaczek. I co? Nie mamy. Kaczka. Jakieś ziarno się sypie kaczką? Co się sypie kaczką? Ziarno. Na pewno nie chleb. Ziarno jakieś. Ludzie sypią chleb, a chleb pęcznieje, puchnie, rozrywa im flaki. Kaczka, uciekaj. I kaczki mają makabrę normalnie, cały czas srakille. Ludzie, uszanujcie to. Nie lubicie mieć srakilli, więc kaczkom też tego nie fundujcie, nie? Takie moje zdanie. No. No, po jedzeniu... Jak to jest? Jakieś takie powiedzenie, że tam 5 minut na sadełku czy coś. Przerwa. Nie mamy. Kwak, 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 kwak. Weź, bo jesteś źle, to odczytaj i nas zaatakuje. Kimbale mi nastraszą. A my, słuchajcie, kontynuujemy proces życia. Wróciliśmy sobie na kemping, pojeździliśmy sobie trochę na rowerach, żeby spalić parę kalorii z tych przepysznych i przewysoko kalorycznych gofrów. Przepyszny był ten deser. Gofr z nutellą i bananem. Takiego czegoś to ja nie jadłem z rok czasu. Chyba ostatnio nad morzem w zeszłym roku. Tak mogło być. No ale nic, raz na jakiś czas trzeba sobie na takie rzeczy pozwolić. A teraz już minęły ze 2 godzinki. Tak naprawdę trochę poplażowaliśmy. I w tym momencie siedząc sobie tutaj czekamy na odpowiedni moment, bo Zuzanna przygotowała dla nas placki. Przygotowała dla nas placki bananowe, już masę całą, ciasto na te placuszki zagniotła, bo zbliża się pora karmienia, że tak to ujmę, kolejnego posiłku Mikołaja. To już będzie taka jego kolacja, chwilę przed tak naprawdę spaniem i mlekiem na sen, bo młody jeszcze sobie mleko na sen łyka, także
My zaraz tutaj w przyczepie, już w naszej kuchni, przyrządzimy sobie te placuchy, zjemy i tak będzie kończył się nasz dzień i ostatni dzień na tym kempingu, ponieważ jutro już wracamy do domu. Trochę smutno, ale właśnie tutaj taka refleksja naszła nas, że smutno stąd wyjeżdżać, ale też nie smutno wracać do domu, że tak fajnie mieć do czego wrócić. Chociaż był to krótki wyjazd, to powrót do domku zawsze cieszy, bo jest to taka przestrzeń, którą znamy, lubimy, nasz azyl, jednak to jest taki prawdziwy azyl, nasz domek, na razie mieszkanko, a za chwilę będzie taki prawdziwy domek i no to już w ogóle będzie mistrzostwo świata, ale o tym kiedy indziej, także tak to wygląda. A w tym miejscu jeszcze Wam powiem, jeżeli nie subskrybujesz, to nie jest to żaden wstyd, skorzystam tutaj ze stwierdzenia ostatnio jednego z youtuberów, nie jest to wstyd, możesz zasubskrybować, naprawdę 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne, więc tym bardziej tutaj zachęcam. A pod naszą nieobecność, słuchajcie, na kempingu zrobiło się gęsto. Tu już kilka ekip namiotowych, tam kilka ekip przyczepowych, kamperów i innych towarów się nazjeżdżało, że zaraz będzie pełno. A jeszcze jak młodzież sobie czyta książkę, to ja też tutaj skorzystam z okazji i dam Wam polecajkę. Dostałem taką książkę Przemka Kosakowskiego, to się nazywa Drobna nieuważność i inne historie. I te właśnie inne historie drobnej nieuważności jeszcze nie dotarłem, ale kilka tych historii już zdążyłem sobie przeczytać. Jestem w trakcie chyba trzeciej lub czwartej. I są naprawdę wciągające i takie, no, trochę ciekawe. Inne historie. Polecam taką książkę do przeczytania, a idę Wam pokazać, co się dzieje u nas w przyczepie. Trochę ciemno się zrobiło. Jedną z ciekawostek jest fakt, że znowu popsuła się... O ty kurde, byle mole. A, zaraz się popsuje kamera. I wypadła z ręki. Ale popsuła się spłuczka. Ten guzik, który kiedyś wymieniłem, on się po prostu zgnił w środku, woda się tam dostała, nie wiem, zaśniedziało, coś tam ten. Rozebrałem to, jakaś blaszka wyleciała, się ukruszyła i nie wiem, czy uda mi się to naprawić, ale nie mam tutaj odpowiednich sprzętów, żeby się tym zająć. Na pewno coś tam trzeba przylutować, lutownicy nie mam, na pewno spróbować tą blaszkę umiejscowić tam, gdzie trzeba. No kolejna usterka nam się tutaj urodziła, ale no co, pokonam to sobie następnym razem, a jak nie, to znowu wymienię ten przycisk, bo można sobie to kupić na Allegro, ale bulwersujące to jest, że to w teorii ma taką wielką uszczelkę i jest szczelne przez tą uszczelkę, a tak naprawdę wilgoć się tam dostaje i to gnije. Słuchajcie, ja zakończając ten dzień, wyszedłem sobie na plażę jeszcze chwilę popracować na komputerze, który oczywiście mi się rozładował i za dużo tej pracy nie zrobiłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał płacić za to słono błędów, bo już nie chcę mi się jechać na kemping, ładować laptopa i przyjeżdżać tu znowu za pół godziny, czy szukać tutaj miejsca z prądem, no ale to nie istotne. Zrobię dla Was jeszcze kilka pięknych ujęć tutaj z powietrza, polatam sobie dronem, bo chociaż tyle jeszcze mogę i w ten sposób zakończymy ten wspaniały wyjazd nad Jezioro Turawskie do miejscowości Turawa, Turawa Camp. Pozdrawiam serdecznie Pana Tomka i całą obsługę. Jeśli przypadkiem trafią na ten film, bardzo fajnie się tutaj u Was gościło, choć dzisiaj piątek wieczór, no mega, mega dużo tych ekip na weekend się tutaj zjeżdża i pewnie w sezonie też jest gęsto, ale nie doświadczymy tego, bo my jutro rano już uciekamy do domu. Także zapraszam Was na piękne widoczki z powietrza. Mam nadzieję, że piękne. Mi się podobają.